Marek Krzyciuk, witam serdecznie. Proszę Państwa, dziś wracamy do tematu bezrobocia, bo bezrobocia, jak wiemy, de facto w Polsce już nie ma i pojawia się inny problem, czyli problem braku rąk do pracy. Wektor o 180 stopni, nawet 360 stopni nam się przewrócił w drugą stronę, więc pytanie, co wtedy zrobią pracodawcy? Czy będą ograniczali swoją działalność gospodarczą, czy w jakikolwiek sposób to wpłynie na rynek pracy? Dziś, proszę Państwa, właśnie o tym rozmawiamy. A z nami dzisiaj w studiu Bożena Ziemniewicz, Łuska Izba Przemysłowa Handlowa, pracodawca. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przedstawiciel związkowców Piotr Ścieśko, NSZ Solidarność Ziemi Łódzkiej. Dzień dobry Państwu. Dwaj dyrektorzy Urzędu Miasta, Piotr Bors, Biuro Promocji Zatrudnienia. Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie, Państwa. Bo długie nazwy. I Adam Pustelnik, witam serdecznie, Biuro Obsługi Inwestora. Dzień dobry, witam Państwa. I współpracy zagranicznej. To może zaczniemy od danych, bo wiem, że panowie się dzisiaj chwalili tym, że jeżeli chodzi o bezrobocie, te, które mamy w tej chwili, to ono nie jest wysokie. Tak, to zobaczymy z miesiąca na miesiąc. Mamy taki sam komunikat, że to bezrobocie jest najniższe od 25 lat. Dzisiaj do przekroczenia tej magicznej trochę takiej liczby bariery psychologicznej 20 tysięcy bezrobotnych brakuje 100 osób. Ja przypomnę, że przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, kiedy to było 60 tysięcy. Będziemy dzisiaj ten czas pokazywali. Jeszcze 4 lata temu to było 38 tysięcy. No i jakby ktoś powiedział, to znaczy, kiedy ja wracałem do Urzędu Miasta i ktoś by mi zaproponował, że to bezrobocie po 4 latach to będzie 9-8%, to ja bym wziął to w ciemno i uznał, że to super rzecz. Tak? Dzisiaj to bezrobocie to jest 5,9%. Ale niestety ono w Łodzi też ma swoje ujemne skutki. To znaczy, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, to zostało nam to, co jest gęste, tak urzędnicy to nazywają. Czyli ci, którzy już dawno nie pracują, ci, albo nie chcą pracować. Dawno nie pracują i nie chcą pracować. I tak naprawdę my dzisiaj się zastanawiamy, jestem również po takim spotkaniu, również z panem prezydentem, jakie działania podjąć, żeby skłonić do pracy tych, którzy nie chcą pracować. Bo to jest trochę tak, że oni żyją na koszt nas wszystkich. A te firmy, które zatrudniają osoby, ich nie rejestrują. No to jest taka sytuacja, że jak firma, która zatrudnia uczciwie, może konkurować z taką, która zatrudnia nieuczciwie. Tak więc, żeby tę sytuację uregulować, to jest w interesie nas wszystkich. O tym braku rąk do pracy. I ja przypomnę, że jak zwykle trwa nasza zabawa, mogą Państwo głosować tak bądź nie. Jeżeli uważacie, że brak pracowników jest dobry dla rynku pracy, to prosimy zielony przycisk. Jeżeli uważacie, że jest zły dla rynku pracy, to czerwony. Czemu takie pytanie? No bo niektórzy mogą myśleć, że jak jest brak pracowników, to podwyższane będą zarobki, czyli dla nich to lepiej. Znaczy, panie redaktorze, ale to pytanie jest z kategorii tych, czy chce być pan bogaty i piękny. No tu i odpowiedź jest jednoznaczna i to pytanie właściwie automatycznie sugeruje tę odpowiedź. Nie może być takiej sytuacji, że brak czegokolwiek poza brakiem chorób jest zdrowy, bo co do zasady, dobry rynek pracy to jest taki, który ma dobrze rozumiany balans. Jakiś poziom bezrobocia, ja nie podejmuję się takiego eksperckiego osądu. Czy jest bezrobocie? Ma 7%. Słucham, trudno mi jest to określić. Co do zasady, wiadomo, że im mniejsze, tym lepiej. Natomiast w chwili obecnej, biorąc pod uwagę, że tak jak Piotr słusznie zauważył, że mamy bezrobocie strukturalne trochę wyższe niż inne ośrodki miejskie, schodząc poniżej tych progów, to nie jest tak, że to automatycznie oznacza katastrofę, natomiast rodzi to pewne turbulencje i przede wszystkim rodzi to konieczność adaptacji do tych zmian i do zmiany dynamiki na rynku pracy. Ja wrócę do tego pytania. Dlaczego takie pytanie wymyśliliśmy? Dlatego, że wydawało mi się, że po pierwsze są ludzie, dla których brak pracowników jest dobry, dlatego że są specjalistami na rynku i nie boją się bezrobocia, bo jak stracą miejsce pracy, to będą pracowali gdzieś indziej. Poza tym mogą dostać większe pieniądze, bo kiedy przygotowałem się do tego programu, to czytałem dużo na temat tego, że pracodawcy mają tak duże problemy, że niektórzy nawet ograniczają produkcję. Tak, rzeczywiście to ma miejsce. Bywa również tak, o tym czytałam, że zmieniają po prostu profil produkcyjny, tak? Przenoszą się na inny rynek, bo niestety te braki kadrowe mają tę smutną konsekwencję, że albo się przedsiębiorca doinwestuje i zautomatyzuje w większym stopniu proces produkcyjny, albo będzie musiał niestety zamknąć tę produkcję, w której brakuje mu specjalistów. To jest tak, że braki na rynku pracy powodują w każdym sektorze gospodarki inne konsekwencje. Dlatego tak trudno jest powiedzieć, że jest tak i koniec.
najłatwiej w sumie jest zastąpić człowieka w procesie produkcyjnym. No i tam się coraz więcej robotów pojawia, z tego co wiem. Jeden robot może zastąpić nawet 5 osób. A mamy jeszcze do czynienia z 4. rewolucją przemysłową, więc sztuczna inteligencja daje rzeczywiście duże pole do popisu i tutaj ten brak pracowników może spowodować w nieco dłuższej perspektywie gwałtowny rozwój technologii opartych właśnie na sztucznej inteligencji, co jest pozytywne, prawda? Pytanie, co się stanie, kiedy będzie kryzys i okaże się, że potrzebujemy wiele miejsc pracy, bo mamy wielu ludzi do pracy, a nie ma tych miejsc. No tak, to się może zdarzyć. Jest pewna analogia, ale nie do końca, między okresem 2006-2008 i tym, co się dzieje teraz. Wtedy też mieliśmy taki okres, kiedy zaczęło nam trochę brakować ludzi do pracy. I to się skończyło po przejściu cyklu koniunkturalnego w następną fazę. Jeżeli zadzieje się dokładnie to samo, to zostaniemy z nadmiarem ludzi do pracy. Natomiast nie wszystko na to wskazuje. Fakt, że nasz rynek się otworzył na wschód, jeżeli chodzi o pracowników, też ma tutaj swoje spore znaczenie, bo o tyle, o ile jeszcze do niedawna niewielu pracodawców zatrudniało, na przykład ludzi z Ukrainy, Ukraińców, to teraz ponad 20% mówi, że tak, że zatrudnia. 20% przedsiębiorców. To jest naprawdę duży odsetek. A związkowcy jak widzą tę sprawę, jeżeli chodzi o brak rąk do pracy? Zawsze walczyliście o pracownika i o to, żeby miał gdzie pracować i godnie zarabiać. Teraz tylko zostało wam godnie zarabiać. To znaczy, panie redaktorze, to nie jest tak, że no co, brakuje rąk do pracy, bo co? Bo utworzyło ono 2 miliony... nowych miejsc pracy? Nie. Cały czas 2 miliony Polaków jest za granicą i pracuje na Wyspach i w innych krajach, gdzie praca pozwala im żyć godnie. Na jednym etacie pracują. Nie muszą z pracy do pracy. Dopóki pracodawcy w Polsce nie stworzą warunków, nie podniosą płacy, tak żeby Polak normalnie, godnie mógł zarabiać, do tego czasu będą musieli posiłkować się i próbować, tak? Otwieraniem rynku pracy na wschód, sprowadzając Ukraińców. To nie jest wyjście, tworzenie taniej siły roboczej w naszym kraju, tylko ucywilizowanie pewnych standardów i wprowadzenie takich zasad, dopóki pracodawcy nie będą chcieli się podzielić tym zyskiem. Wie pan, ale są firmy, które się dzielą zyskiem, gdzie się zarabia naprawdę duże pieniądze. Ja marzę o tym, żeby takie pieniądze zarabiać. I nie mają problemów z pracownikami. Też nie mają pracowników, niech pan wierzy. Czy jeśli to jest branża IT, to faktycznie nie mają. Natomiast ja się trochę tutaj w pełni w sumie zgodzę z przedstawicielem Solidarności. Znaczy, my mamy dzisiaj problem taki, że rząd najpierw Beaty Szydło, a potem premiera Morawieckiego popełnił 2 fatalne błędy. To znaczy, rząd mówi o tym, że chroni polski rynek pracy, a robi dokładnie coś innego, tak? To znaczy otwiera się bardzo szeroko. Ja zawsze podaję przykład Niemiec. Niemiecka gospodarka, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2001 roku, ona była w dużo lepszej kondycji niż nasza dzisiaj. Natomiast Niemcy powiedzieli, dobrze, my potrzebujemy 7 lat okresu przejściowego, żebyśmy zaczęli wpuszczać pracowników. Natomiast my w pierwszym momencie, kiedy trochę lepiej nasz rynek pracy zaczął funkcjonować, otwieramy się bardzo szeroko. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało ksenofobicznie, broń Boże, bo ja uważam, że do Polski może przyjechać każdy, powinien tutaj się czuć dobrze. Oczywiście, i tak ale dalej. Nie powinien natomiast być wykorzystywany. Tak. Natomiast jeśli dzisiaj rząd mówi o tym, że on się chce otwierać na kolejne kraje, tym razem na Filipiny na przykład, no to nie jest chronienie polskiego rynku pracy. I ja się tutaj z panem zgodzę. To znaczy, my mamy olbrzymi rezerwuar tych osób, które wyjechały na wyspy, one są dobrze wykształcone, zobaczyły inną technologię pracy, inną również wydajność, tylko że żeby je tutaj ściągnąć z powrotem, no to po prostu potrzeba wyższych wynagrodzeń. I to bardzo wyższe. I ja też mówię o tym otwarcie. Ja chciałem, że część takich mikrofirm ad vocem drobne do tego, co powiedział Piotr i jeszcze przedmówca. Co do zasady, nie ma osoby chyba niezależnie od profesji, sympatii politycznej, o ile ta osoba jest przy zdrowych zmysłach, która by nie chciała i nie życzyła polskiej gospodarce i generalnie państwu polskiemu, żeby ludzie zarabiali więcej. Też bym tak chciał. Natomiast jest jeden szkopuł w tym całym procesie.
Nie da się takich rzeczy zadekretować i takich decyzji podejmować arbitralnie. Może zabrzmi to dość banalnie, co chcę powiedzieć, no ale zawsze za wzrostem płac, za wzrostem kosztów musi iść wzrost produktywności. To się nie dzieje administracyjną czy arbitralną decyzją. Też trzeba wziąć pod uwagę kilka takich niby didaskaliów, ale one mają znaczenie strategiczne, mianowicie struktura polskiej naszej gospodarki. Jesteśmy w dużej mierze oparci na eksporcie półproduktów, na eksporcie różnego rodzaju komponentów. Nasza gospodarka nie jest wypełniona własnymi markami, które są wypełnione wartością dodaną. Nie mamy w Polsce Unileverów, Unicornów i jeszcze kilku innych rzeczy, które by sprawiały, że nasze przedsiębiorstwa by bazowały na, już nie, wiadomo, nie bazujemy już tylko na konkurencyjności kosztowej, ale to nadal jest znaczący komponent. I teraz, jak nagle wyobraźmy sobie hipotetycznie, podjęlibyśmy jakąś decyzję rządową. Wszystkim euro. Podnosimy o 1000 euro od głowy. Czyli 4400. To nagle musielibyśmy zupełnie zrewolucjonizować, zrestrukturyzować model gospodarczy, na którym my jesteśmy jako państwo oparci. Ja oczywiście jestem człowiekiem o sympatiach umiarkowanych, natomiast wydaje mi się, że na tyle, na ile mogę być w swojej profesji, jestem wrażliwy społecznie i życzę każdemu, żeby miał najlepsze podwyżkę i to jak najwyższą. I oczywiście, jak obserwuję, a urodziłem się i wychowałem w Niemczech, więc w kraju, gdzie socjal jest bardzo rozbudowany, no są znaczące różnice między warunkami, jakie panują w naszej gospodarce i tamtejszej. Natomiast nie jest to problem i dylemat, który jest rozwiązywalny po prostu czarodziejskim impulsem. I uważam, że retoryka polegająca na tym, że teraz pracodawca, a pracodawcą jest duża część przedsiębiorców, ale też wiele przedsiębiorców to są jednoosobowe działalności gospodarcze, że nagle jak wprowadzimy dekret, że oni mają podwyższyć wynagrożenie o jakąkolwiek kwotę w oderwaniu od rozpatrywania produktywności, to byłby to nawet nie strzał w stopę, tylko w głowę. No więc właśnie ja znowu przestrzegam przed generalizowaniem, bo powiedzenie, że się pracodawca ma podzielić z pracownikami swoim zyskiem, jest dla 99% polskich pracodawców dość dużą abstrakcją, bo są to przedmioty mikro, małe i średnie. Dobra, średnie mają jeszcze się czym dzielić. Mikro i małe naprawdę nie mają się czym dzielić. Niektóre się mogą tylko podzielić. Ale jeżeli pracodawca oferuje pracownikowi dobrą płacę, za uczciwą pracę, to raczej nie będzie miał teraz problemu ze znalezieniem tego pracodawcy, te pracownika. I ja nie znam takich teraz, nie wiem, no być może nie obracam się może wśród pracodawców to jako tako, tak? Że w tym ścisłym gronie, bo ja reprezentuję pracowników i wiem, jak to wygląda na zakładzie. No dobrze, ale... Że od 2 lat wielkie korporacje płacą pracownikom za przeprowadzenie pracownika do pracy. Po 3 miesiącach, kiedy kolega namówi kogoś do pracy i ten przez 3 miesiące nie pójdzie na zwolnienie, to ten dostaje premię dosyć znacznej wysokości. Ma tak? Pan rację, korporacje. Więc, ale tak działają korporacje. I te modele też są później przekładane na mniejsze firmy. Ponieważ możecie do to jest tak, jak gigant daje przykład, tak jak ma traktować pracownika. Czyli... I tam jest ciężko wywalczyć naprawdę złotówkę czy dwa. Ale grozili korporacje nieraz... wysysają pracowników. My jesteśmy bez pracowników, ponieważ bogate korporacje wysysają pracowników z rynku. Ale oni nic im takiego tak naprawdę nie oferują. Oni teraz mają problem. To bym się z panem nie zgodził. To znaczy, są firmy uczciwe, na przykład uczciwe, no powiem tak, są firmy w Łodzi, które przez lata dawały podwyżki. Pomimo kryzysu, wszyscy mówili, że jest kryzys. 8 lat były zamrożone płace w urzędach. Nawet teraz już 9. rok, tak? Nie było wzrostu wynagrodzeń. Te firmy dawały. Dzieliły się z tym zyskiem z pracownikami. Obok firma zatrudniająca 4000 pracowników nie dzieliła się zyskiem, tylko właśnie widziałem ogłoszenia. I to już 2 lata temu. Drodzy Państwo, mimo tego, że mamy taką zapaść na rynku pracy i ten brak rąk do pracy, to z drugiej strony dziś czytam w łódzkiej gazecie, że w Urzędzie Pracy mnóstwo jest ofert na najniższą pensje, no. Więc no, ci ludzie nie znajdą ludzi do pracy, dlatego że przecież w wielu miejscach, ręki mogę powiedzieć, gdzie się zarabia no, troszeczkę więcej niż ta najniższa. Dlatego ja też powiedziałem, że powinniśmy mieć pewne mechanizmy chronienia swojego rynku pracy, ale też przeciwdziałania temu, że pracownicy, którzy są tutaj ściągani tak z Ukrainy czy z innych krajów, są po prostu wykorzystywani. Tak, ale oni też nie pracują za najniższą pensję. Tak, ale na dzisiaj. Oni nie przyjdą ale na dzisiaj. Ta oferta z najniższą pensją, tak?
To jest po prostu zabieg po to, żeby pracodawca mógł ściągnąć osoby z zagranicy. Tak? Mówi wtedy urzędowi, nie jestem w stanie zrekrutować w Polsce, będę ściągał z zagranicy. Ale chcę powiedzieć coś innego jeszcze. Proszę Państwa, no, my jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że polska gospodarka rozwija się, tak, bo jest dobra... Jak premier Morawiecki, tak, galopuje z prędkością 5%. No, kiedyś galopowała z prędkością 7%, ja przypominam premierowi Morawieckiemu, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że ta gospodarka, która się rozwija, wchodzi na pewien poziom, ona też powinna się zmieniać. Znaczy, ja bardzo chętnie sięgam po te wzorce niemieckie, bo to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona gospodarka. I proszę zobaczyć, tam poziom samozatrudnienia, on jest dużo niższy niż w Polsce. I niestety, kiedy ta gospodarka się będzie rozwijać, to część tych małych firm, a przypomnijmy, część tych firm takich mikro powstała dlatego, że pracodawcy zmuszali pracowników, tak, do tego, żeby je zatrudnili. One będą likwidowane, ale, tak? Państwo, największe samozatrudnienie jest w Bangladeszu i tam jest najwięcej firm. Ale drodzy Państwo, samozatrudnienie, które tak tutaj krytykujemy w wielu przypadkach, ono wzrośnie, dlatego że jak ja czytam, że dla firm, które mają mniej niż 5200 bodajże, tak, dochodu miesięcznego, ma być obniżony ZUS, to bardzo promuje i ma być ten ZUS jakiś bardzo śmieszny, w niedużej wysokości, to logiczne, że będzie się tych firm samozatrudniających pojawiało więcej. No bo no 5200 tak, to są akurat te pieniądze, które zarabiają ludzie samozatrudniający. To wcale nie jest dobre dla gospodarki. Za chwilkę tylko mamy telefon. A, mamy telefon. Tak, to posłuchajmy tego telefonu, a później pan dyrektor Pustelnik. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Chciałem się takie państwu rzecz powiedzieć, że ja i moja małżonka, pracując w jednym z zakładów niemieckich w Łodzi, słucha mnie pan? Tak, dobrze pana słyszymy. Tak. Przeprowadziliśmy tam rok czasu, ładne podwyżki, dostaliśmy wszystko. No i teraz, w tamtym tygodniu w piątek, bo przyjechał przez 3 dni, był członek niemiecki tej fabryki, przyjechał do Polski, informuję tego pana, co tam siedzi, jak on postąpił, pochodził się, pobawił się trochę różnymi rzeczami na terenie zakładu. No i tam jest zatrudnionych, jak tutaj ta pani mówi też bardzo dobrze, że jest no, dużo ludzi z Ukrainy. No i proszę sobie wyobrazić, że zwolnił tylko Polaków. Jest taka tendencja, że jak się pracuje rok, można przejść na zakład, się okazuje, że potem nie wiem, czy jesteśmy za drodzy, czy jak. A na pewno nie jesteśmy mniej wydajni niż tamci ludzie ze wschodu, bo pracując na maszynie się nie da. No maszynę można wycisnąć, ale wtedy wychodzą buble. No i się pytam, gdzie jest tutaj dla nas jakaś szansa. No muszę teraz małżonkom wynieść się do Strykowa, bo w Łodzi nie ma szans, bo przyjmują tylko pracowników ze wschodu. Albo wynieść się tam właśnie do Niemiec i też tam, gdzie jest duży socjal i tam, chętnie nie podał, wiem, ale ja nie mogę. Jest w Łodzi, jeżeli pan poszuka dobrze, jest w Łodzi kilka firm, które nie chcą zatrudniać Ukraińców. Niech pan wie, że to też są firmy produkcyjne i duże łódzkie. Ja do tych ludzi nic nie mam, bo to są naprawdę niektórzy bardzo chorzo i tak dalej, tylko o to mi chodzi, dlaczego nas wyrzucają, zamykając Polskę. Dziękujemy za ten telefon, ale mówię, są też takie firmy, które rezygnują z Ukraińców, to też jest taki trend, który się pojawił całkiem niedawno. Znam kilka takich dużych łódzkich firm produkcyjnych, które zatrudniają tylko i wyłącznie Polaków, wycofując się z Ukraińców. Przypomnę, że nasz telefon ja do państwa dyspozycji. Zapraszam do Powiatowego Urzędu Pracy. Mamy miejsca pracy. Nie musi pan do Strykowa jeździć. Na produkcji, także serdecznie zapraszam. Nie, jeśli pan chce pracować na produkcji, niż najniższe wynagrodzenie. Jeśli pan chce pracować na produkcji, to bez problemu tą pracę znajdziemy. Tak? Adam Pustelnik prosił o głos, a później pani Bożena Zimnik. Ja mam taki jeden postulat tylko, żeby we wszystkich dyskusjach, bo to się... Pojawiło się takie wrażenie w niektórych z naszych wypowiedzi, że jest tutaj taki podział dychotomiczny, jak czasem się patrzy na polityczny lewica, prawica, pracodawcy, pracownicy. Trochę ewoluowała ta sytuacja od lat tutaj wojującego kapitalizmu lat 90. i nie zawsze między tymi dwiema grupami musi być konflikt albo sprzeczność interesów, bo wbrew pozorom tak nie jest. To jest jeden mój skromny postulat. Drugi postulat, a właściwie spostrzeżenie, które mam, dotyczy tego, że jest też kilka, a właściwie dużo czynników pozapłacowych, stricte niezwiązanych stricte z wynagrodzeniami, które wpływają na sytuację na rynku pracy, na zatrudnienie, na sytuację gospodarczą. To jest na przykład czynnik aspiracji, pewne zmiany mentalne, zmiany w oczekiwaniach społecznych. To jest bardzo często tak, że
niezależnie od wynagrodzeń oferowanych, to szczególnie widać w wielu gospodarkach tak zwanych zachodnich, niezależnie od wynagrodzeń oferowanych w poszczególnych kategoriach zawodowych, bardzo trudno znaleźć reprezentantów tutaj obywateli danego kraju, którzy by chcieli wykonywać daną pracę. W chwili obecnej jest bardzo duża ilość wakatów w sferach produkcyjnych wśród tak zwanych fachowców, które bardzo często oferują wynagrodzenia zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż chociażby niektóre wynagrodzenia w branży usługowej, czy nawet w sektorze korporacyjnym. Ale jest wyraźny deficyt ludzi, którzy chcieliby te funkcje sprawować, te zawody wykonywać. Głównie wydaje mi się wskutek przeobrażeń oczekiwań Polaków na przestrzeni lat. Też jak już tak mamy gospodarkę niemiecką na językach, za wzór, no to przecież jak spojrzymy na sektor budowlany, sektor produkcyjny, a mówię to jako człowiek, który 7 lat w Republice Federalnej spędził, a moi rodzice 20, no próżno szukać osób posługujących się płynnie językiem niemieckim na co drugiej budowie i w wielu zakładach produkcyjnych. Jak jeszcze tak odwołujemy się do modeli socjalnych, ja oczywiście jestem zwolennikiem, to mówię w swoim imieniu, transferów socjalnych przeprowadzanych mądrze. Natomiast jak spojrzymy na niektóre gospodarki, które wcześniej były wzorem, chociażby francuska, one wskutek rozbudowanych świadczeń socjalnych nie do końca zbieżnych z realiami rynkowymi i dostosowanych do przemian, jakie następują w świecie, nie mogą wyjść z kłopotów i wiele wskazuje na to, że prędko z nich nie wyjdą, o ile kiedykolwiek. Bożena Ziemniewicz prosiła o głos. Tak, ad vocem ja zawsze powtarzam, że przedsiębiorstwo to jest taki jeden medal, który ma dwie strony. Jedna strona to jest właśnie pracodawca, a druga strona pracownicy. To nie może istnieć jedno bez drugiego. I każdy normalny, dobrze funkcjonujący i myślący przedsiębiorca, a przedsiębiorcy mają pewien instynkt, żeby zadbać o swoją firmę, na pewno będzie dbał o pracowników jak tylko może najlepiej, chyba że nie może, bo jak nie ma zysku, to się nim nie podzieli. Musi najpierw zadbać o zainwestowanie w materiały, w maszyny, w cokolwiek w zależności od tego, w jakiej branży działa. A dopiero potem może się dzielić, jak już wypracuje. Kredyty jest naprawdę bardzo trudno dawać pracownikom, dawać ludziom. Bo trzeba je kiedyś spłacić. A teraz popatrzmy na gospodarkę całościowo. To, co się dzieje na rynku pracy w Polsce, to jest właściwie rynek bardzo zrównoważony. Bo ta część rynku, która odpłynęła na wyspy, przypłynęła ze wschodu. Czyli nasze zapotrzebowanie na pracowników jest konstans. My potrzebujemy cały czas tyle samo ludzi. I to, że ta luka, która odpłynęła, została... Tak, bo te 2 miliony, które wyjechały, wtedy były bezrobotne. To też nie do końca tak. Szukali pracy, bardzo logicznie poszukali. Gdzie indziej mobilność jest w Unii bardzo charakterystyczna i normalna. Ja zapraszam do naszego telekina, jak to się kiedyś mówiło, żebyśmy zobaczyli sobie materiał. To jest fragment naszego serwisu informacyjnego sprzed dokładnie 15 lat. Przenosimy się, proszę Państwa, do sierpnia 2003 roku, żeby zobaczyć, jak wygląda Polska, w którym istnieje problem bezrobocia. 100 członków i sympatyków ogólnopolskiego porozumienia organizacji bezrobotnych demonstrowało dziś przed Urzędem Miasta Łodzi i Urzędem Wojewódzkim. Z protestującymi spotkał się wojewoda Krzysztof Makowski. Manifestanci rozpoczęli swój protest od odczytania petycji do wicepremiera Jerzego Hausnera i prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Demonstranci domagają się m.in. przydzielenia lokalu na działania dla osób bez pracy i ludzi bezdomnych, a także powołania pełnomocnika rządu do spraw bezrobotnych. W niej chodzi o jakby normalne traktowanie organizacji bezrobotnych, czyli o to, żeby był dialog jakikolwiek. Czyli udział w komisji trójstronnej lub też w komisji rządowej, rządowo z przedstawicieli składających się rządu i organizacji bezrobotnych, jak również powołanie pełnomocnika rządu do spraw bezrobocia. Wiele osób, które przyszły na demonstrację, otrzymało gorący posiłek. Dzieci bezrobotnych i osób najbiedniejszych dostały cukierki i słodycze. W manifestacji wzięło udział jednak tylko około 100 osób. Jesteśmy mało sprawni, brakuje nam pieniędzy. To znaczy, ja mam ponad kilka tysięcy adresów, telefonów, ale to wymagałoby dużo czasu i nakładu finansowego, żeby te wszystkie osoby poinformować. Nie jest tak mało ludzi, po prostu my nie informowaliśmy wszystkich.
wszystkich osób, zorganizujemy to w odpowiednim czasie. Manifestantów przyjął wojewoda łódzki Krzysztof Makowski. Członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych będą od dziś dwa razy w tygodniu przed gmachem Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego rozdawać jedzenie najbardziej potrzebującym. Jutro łódzcy bezrobotni wybierają się do Warszawy, gdzie odbędzie się Ogólnopolski Marsz Organizacji Bezrobotnych. W naszym mieście jest prawie 67 tysięcy osób bez pracy. Bezrobocie w naszym mieście i województwie od kwietnia systematycznie maleje. Od tego czasu blisko 7 tysięcy osób znalazło pracę. Jest to zwyczajowa tendencja związana z pracami sezonowymi. Na koniec lipca stopa bezrobocia wynosiła w Łodzi ponad 19%. Bezrobocie w tym roku ustabilizowało się na poziomie sprzed roku. Od 1999 roku wzrastało ono w skali roku znacznie. Między 1999 a 2000 to były wzrosty około 30 tysięcy, rok później 20 tysięcy, w następnym okresie 13 tysięcy. To jest w zasadzie od bardzo długiego okresu czasu pierwszy rok takiej stabilizacji. Po sezonowym spadku każdego roku bezrobocie rosło od września. Teraz może być inaczej, gdyż do Wojewódzkiego Urzędu Pracy trafiło prawie 107 milionów złotych na aktywne formy zwalczania bezrobocia. To prawie trzy razy tyle, co rok wcześniej. Bezrobocia nie mamy, ale urząd został taki, jaki był. Tam się dużo nie zmieniło, ale my, proszę Państwa... No zmieniło się bardzo dużo, on po prostu wygląda tak, jak wyglądał. Tak samo, jak wyglądał, tak, dokładnie, tak. Tak. Ale... Proszę Państwa, ja przypomnę, że dzisiaj mówimy o tym, że sytuacja na rynku pracy jest taka, że bardzo brakuje rąk do pracy i pracodawcy muszą niektórzy ograniczać swoją działalność. Tutaj dużo mówimy o pieniądzach i tej kwestii pieniędzy, bo przecież ktoś może powiedzieć, jak tutaj już próbowaliśmy przez pewien czas Państwu opowiadać, że więcej pieniędzy spowoduje więcej pracowników. Ale nie zawsze tak jest, bo są przecież takie zawody, gdzie się dobrze płaci ludziom i też nie ma chętnych do pracy. No tak, dobrze się płaci, natomiast no w Anglii czy na Zachodzie płaci się im jeszcze lepiej, tak? Bo... Tutaj jeszcze nie mówimy o branży IT, to, tak? Czy ja panu przez chwilę przerwę a propos Zachodu, bo Grecja jest zachodem Europy. A nie, no to dobrze, to inaczej. To są Portugalia jest zachodem tak, Europy. To prawda. Są to ja Państwu powiem, ile zarabia strażak w Grecji, bo się dowiedziałem, jak byłem w Grecji, dowiedziałem się, ile zarabia strażak taki w Grecji, to 620 euro zarabia na rękę. Nie, no są takie kraje, to znaczy ja to też zawsze mówię, tak, że my mamy niepowtarzalną szansę przy wykorzystaniu funduszy unijnych, żeby zmodernizować gospodarkę, żebyśmy za dwa lata nie byli w miejscu Grecji, właśnie Hiszpanii i Portugalii. Ale ten materiał, który pan redaktor przedstawił, on w jednym na pewno napawa optymizmem. Czy my dzisiaj siedzimy i dyskutujemy, tak? Czy pracownicy powinni więcej zarabiać, czy może ich zachęcać jakimiś innymi, na przykład bilety do kina. Tak, innymi pakietami, ale dzisiaj właściwie nie mamy problemu bezrobocia jako problemu społecznego. Tak? To znaczy są problemy poszczególnych osób. Tak jak tego pana, który do nas zadzwonił, ja w pełni wierzę, że to jest jak tragedia, tak? We dwójkę stracić pracę i na pewno zapraszamy do Urzędu Pracy, pomożemy. Natomiast no, nie ma problemu społecznego takiego, że ponad 60 tysięcy osób, tak? Jest bez pracy i tak naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić, tak? Bo wtedy taki telefon, gdybyśmy mieli, że ktoś stracił pracę, to tak naprawdę można by było tak rozłożyć ręce. Dzisiaj wiemy, że może to nie będzie pensja na poziomie 5 tysięcy i pełen pakiet, natomiast na pewno jesteśmy w stanie pomóc i to też pokazuje, jak Łódź się zmieniła przez te ostatnie 4 lata. Tak? Ilu tutaj przyszło inwestorów. I co bardzo cieszy, to jak rozmawiamy często z Adamem, mamy coraz więcej inwestorów takich z wysokiej półki, tak? którzy nie tylko proponują montowanie. Paradoksalnie tutaj do pana dyrektora Pustelnika ten głos skieruję. Paradoksalnie oni przychodzą między innymi dlatego, że u nas według nich ciągle jest wysokie bezrobocie. Bo jak oni mają, naprawdę, bo jak oni mają porównać Wrocław, Poznań, gdzie bezrobocie to jest 2% czy 3%, tak, z naszymi 5-6%, to im wychodzi na papierze, że u nas jest 2 albo 3 razy wyższe niż w takim Krakowie bezrobocie, więc jeszcze są ludzie do pracy. Panie redaktorze, wydaje mi się, że tutaj te firmy, o których mówił Piotr, czyli te gwarantujące najwyższą możliwie wartość dodaną, one nie patrzą specjalnie na słupki bezrobocia, bo co do zasady firmy takie poszukują
potrzebują ludzie o bardzo wyspecjalizowanych i określonych kompetencjach. Co do zasady nie pobierają tych ludzi. Ale jak ktoś otwiera wielką fabrykę, gdzie będzie zatrudniał 800-900 osób, to już na to patrzy. I tak, i nie, no bo wskutek tych procesów, o których wcześniej mówiła pani Bożena, automatyzacji, nawet proces produkcyjny wymaga teraz określonych kompetencji i słupki rejestrowe mają teraz mniejsze znaczenia, aniżeli miały kiedyś. Nadal mają jakieś, natomiast w czym muszę się z panem w pełni zgodzić, to nadal Łódź ma famę tego miasta, gdzie jeszcze jest dostępność ludzi na rynku, plus nasza konkurencyjność kosztowa i koszty życia też w mieście, niższe koszty mieszkań, etc. mają znaczenie. Ja czytałem niedawno wywiad z prezesem bardzo dużej piekarni ogólnopolskiej, tak? Który powiedział, że wybuduje piekarnię, która będzie piekła chleb dla Warszawy pod Łodzią, bo w Łodzi są jeszcze ludzie do pracy, a tam już nie ma. To prawda, ale myślę, że to jest nie w pełni sprzężone ze statystykami dotyczącymi bezrobocia. Chodzi o generalnie sytuację na rynku pracy w aglomeracji. I chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to też jest związane, to napływ tych firm oferujących coraz większe wynagrodzenia, oferujących bardziej zaawansowane miejsca pracy i tym samym lepiej płatne, to jest naturalna ewolucja. To jest tak, że my też do tego stopniowo dochodzimy, do punktu rozwojowego, w którym są rozwinięte aglomeracje zachodniej Europy, natomiast tego nie można dokonać jednym impulsem. Ten czas, ten okres w pewnym sensie przejściowy, tej naszej konwersji gospodarczej, on musi chwilę potrwać. Już widzimy to cały czas po inwestorach, którzy się nami interesują. Już teraz właściwie wszystkie negocjacje, które mamy w toku, one są z podmiotami, które już w ogóle nie patrzą na te najprostsze procesy, tak jak to było wcześniej. Natomiast musieliśmy dojść do tego etapu. Ale patrząc za to na coś innego, tak? Patrząc na to, że po pierwsze jesteśmy na skrzyżowaniu autostrad, tak, co jest niewątpliwym plusem, ale na coś bardzo ważnego, to znaczy, że mamy uczelnie wyższe, że tutaj jest potencjał naukowy. Ja ostatnio rozmawiałem z moim znajomym, który jest wykładowcą akademickim akurat na Politechnice i doszliśmy do takiego wspólnego zdania, że no, tak jak w życiu, tak, jest takie powiedzenie o handlu, że kupuje się oczami. I tak trochę jest z Łodzią. To znaczy ona zaczęła lepiej wyglądać, zaczęła mieć lepszy PR i również studenci, którzy tu po pierwsze wybierają Łódź, a po drugie kupują ją oczami, czyli mówią o tym, no, że są gotowi tutaj zostać. Też mają, tak? Bo to niższe koszty utrzymania w Łodzi niż w Krakowie. Jest, taniej wynajmą mieszkanie. Tak, ale proszę pamiętać, że do tej pory było tak, że ci studenci tutaj faktycznie przyjeżdżali i tu się kształcili, no bo rodzice mówili, dobra, słuchaj, może warto zastanowić się nad Łodzią, bo tutaj ci taniej wynajmie mieszkanie, faktycznie będzie taniej. Tylko że jak się rozmawiało z tymi studentami, tak, to oni już tam gdzieś koło trzeciego, czwartego roku to sobie szukali jakiegoś miejsca we Wrocławiu, Poznaniu czy Warszawie. Tak? Dzisiaj są gotowi tutaj zostać i to jest dzisiaj największy potencjał Łodzi. Potencjał do ściągania inwestorów, że mamy wykwalifikowane kadry. Tutaj dochodzimy do takiego bardzo ważnego spostrzeżenia potwierdzonego badaniami dotyczące mobilności, bo wspominałam o tej mobilności. Badania przeprowadzone w Polsce pokazały, że pracownicy nie są gotowi przenosić się do innych miast nieco większych niż te, w których mieszkają. No chyba, że do Warszawy. Warszawa jest tutaj absolutnym wyjątkiem. Wynika, wie pani, to też wynika z struktury naszego społeczeństwa. My, jak już kupujemy mieszkanie, to na kredyt w jednym miejscu. To nie tak jak Amerykanie, którzy wynajmują te mieszkania. I tu jest wyjaśnienie. Przenoszą się z punktu A do punktu B bez najmniejszego problemu. I wyjaśnienie tej emigracji między innymi na wyspy. Jeżeli już się decydują przenieść gdzieś, no to już dlaczego nie tam, gdzie te płace są znacząco wyższe? Nie nieco wyższe, tylko znacząco wyższe. Także nie tylko ci bezrobotni wyjeżdżali, ale i ci wszyscy, którzy mieli w sobie gotowość do zmiany miejsca zamieszkania. Tak? To jest bardzo istotna sprawa. I sprawa kolejna dotycząca tych tendencji rynkowych, bo to są tendencje na rynku. Mówiłam, że poszczególne sektory gospodarki mają inne tendencje. To nie jest tak, że wszędzie jednakowo brakuje ludzi. Na przykład brakuje ludzi o pewnych kwalifikacjach, to pan to podkreślał, w
przemyśle, powiedzmy w produkcji zaawansowanej technologicznie, ale robotach, w usługach... Pani prezes, mówimy o tych robotach i z tego, co ja wiem, to roboty się owszem pojawiają, ale nie ma ludzi, którzy mogliby je obsługiwać. Czyli brakuje konkretnych automatyków, kompetencji, którzy mogliby te roboty obsługiwać. Tak. Natomiast jest jeszcze cała ogromna sfera usług. I tutaj odczuwamy po prostu potrzebę zatrudniania ludzi, którzy mają, wydawać by się mogło, bardzo powszechne kompetencje komunikacyjne. Okazuje się, że kompetencje komunikacyjne, a szczególnie interpersonalne, są wyjątkowo rzadko spotykane na rynku i dlatego brakuje nam ludzi. Proszę mi wierzyć, że ludzie zatrudniani do obsługi klienta wymagają naprawdę 6-miesięcznego treningu, żeby mogli to wykonywać naprawdę dobrze. Nie śmiali. No nie polega to na nieśmiałości, po prostu zapomnieliśmy w trakcie edukacji zadbać o pewne obszary i wiedzy i umiejętności. Jak zmienia się społeczeństwo, tak? No dzisiaj młodzi ludzie tak naprawdę kontaktują się tak przez portale społecznościowe i ten kontakt taki interpersonalny jest rzadkością, tak? Więc ale to nie o tym ten program. To się z panem zgodzę, ale to również wpływa na rynek pracy. To też nie jest tak, no że tak, to ale nie... pamiętają państwo kursy pisania CV, które trzeba w Polsce robić. Uczenie ludzi, co znaczy list motywacyjny. No to już wszystko na szczęście za nami. Ale dzisiaj mamy... Ale mówił też pan dyrektor, że jest ta duża część tych ludzi, którzy są bezrobotni już od długiego czasu i tutaj te programy aktywizacji tych osób bezrobotnych też należałoby... No, może nie powiem, że uruchomić, bo one są, ale tak zrobić i tak je... żeby tych opornych do żeby pracy... Po prostu, tak, być może trzeba zmienić, tak, te programy. No, jeżeli one nie są tak skuteczne, tak jak być powinny. Tak naprawdę należy napisać od nowa ustawę. Bo ta ustawa nam nie rozwiąże mentalności tych ludzi. Rozwiąże, dlatego że ta ustawa dawała urzędom narzędzia do aktywizowania tych, którzy chcieli, bo mieliśmy tak duże bezrobocie, że urzędy były skierowane na tych, którzy, dla których był taki czas, brak że pracy, wybierało się ludzi tak, do szkolenia. Brak pracy tego to jest, weźmiemy, tego nie. To jest tragedia życiowa. Dzisiaj mamy do czynienia z takim rynkiem pracy, że dla niektórych naszych bezrobotnych pójście do pracy to jest tragedia życiowa. I my nie mamy do tego w pełni narzędzi i tą ustawę trzeba napisać. Mamy też, o czym nie powiedzieliśmy dzisiaj, w wielu sektorach, szczególnie w sektorze budowlanym, gigantyczną szarą strefę. I to też jest specyfika w dużej mierze naszego lokalnego rynku, ale chciałem, bo moim zdaniem ja jestem optymistą i obserwuję te trendy, chciałem skonkludować swoją część, że... Po pierwsze, to malejące bezrobocie napawa optymizmem, natomiast trzeba patrzeć to proaktywnie z perspektywy administracji, bo to też jest, to, mimo że to jest trend pozytywny, jest to, rodzi to pewne ryzyka. Ponadto zawsze te odwołania do gospodarek zachodnich, do wyższych płac, do wyższych transferów socjalnych, no, musimy mieć na uwadze, że te i zarówno gospodarka niemiecka, francuska, brytyjska, którakolwiek z nich, to nie nastąpiło tam skokowo jedną decyzją administracyjną, tylko to był ewolucyjny proces. I u nas jesteśmy w jego środku, idziemy w dobrym kierunku, tylko trochę poczekajmy i nie ma możliwości i chyba byśmy tego nie chcieli, żeby nagle wydać królewski rozkaz, żeby wszystko, żeby podnieść płacę o 35% każdemu pracownikowi, bo to by nie było dobre dla żadnej ze stron. Mówię? Ostatnie słowo, bo już kończymy. No dobrze. Mnie też to napawa optymizmem. To nie może być tak, że właśnie odgórnie zostanie to ustawowo rozwiązane, ale pracodawcy jakby muszą zmienić dotychczasową strategię zatrudniania ludzi i sami muszą zobaczyć, ile mają tego zysku, ile mogą przeznaczyć na zwiększenie pracownikom tego wynagrodzenia i w jaki sposób mogą jeszcze zachęcić dodatkowymi formami. Panie żołnierze, myślę, że to już niektórzy robią. Drodzy Państwo, to ja już kończąc powiem tylko, że 61% tych, którzy się zabawili w to głosowanie, uważa, że brak pracowników jest dobry dla rynku pracy, 39% uważa, że jest niedobry. Tak to, proszę Państwa, wygląda i ja zakończę tylko takim pozytywem, że my mamy problem niskiego bezrobocia, ale co mają powiedzieć Czesi, gdzie bezrobocie jest poniżej 1%, na przykład w Pradze jest 0,7. No to trochę administracyjnie rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy o tym, ale oni mają ten jeszcze niższe bezrobocie i to jest dopiero problem. Może tam trzeba jechać na to, żeby się trochę pouczyć, jak działać w takim niskim, ekstremalnie niskim bezrobociu. Dziękuję Państwu za rozmowę, Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym programie. Dziękujemy.